Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czas Bożego Narodzenia słyszymy anielskie orędzie skierowane do każdego z nas, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Ludzie dobrej woli. Szukamy takich, chcemy, sami pragniemy być ludźmi dobrej woli, pełni wiary, życzliwości, miłości, zrozumienia i tego, co jest potrzebne, aby nasze relacje ludzkie były dobre, szlachetne, oparte na wzajemnym zrozumieniu, miłosierdziu i przebaczeniu. I takich ludzi szukajmy wokół siebie. Sami starajmy się być człowiekiem dobrej woli przy stole wigilijnym, przy stole świątecznym, w różnych ludzkich relacjach, jakie zachodzą między nami. A człowiek dobrej woli to ten, który ma pokój w sercu. Pokój to łaska, którą przynosi sam Zbawiciel. Jezus Chrystus, Boży Syn, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. On wnosi nasze serce radość, szczęście i pokój. Pokój, który przekłada się na wiarę, miłość, nadzieję i starajmy się tymi wartościami wzajemnie dzielić, odkrywając i przyjmując tajemnicę Bożego Dziecięcia, Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który przychodzi do nas, byśmy się stali dziećmi Bożymi i dziedzicami życia wiecznego. Z całego serca, wraz z darem modlitwy dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej będą świątecznie przebywać wraz ze swymi najbliższymi, z rodziną, przy stole, będą wspólnie śpiewać kolędy, modlić się, uczestniczyć w pasterce, we mszach świętych, na Boże Narodzenie, Szczepana i na Nowy Rok. I na ten Nowy Rok Pański 2021 wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa.